To nie jest siłownia, gdzie wchodzi po prostu ileś set osób w ciągu tygodnia, tylko są to osoby, które się znają, wspierają się i każda osoba u nas naprawdę może na to liczyć. To jest naprawdę sport dla twardzieli. Pole dance boli przede wszystkim. Zaczynając trenować, ta skóra ma otarcia, siniaki, ona po prostu boli. Zanim się to ciało przyzwyczai do tej rurki, to mija sporo czasu. Ja często zaniedbywam swoje treningi, żeby móc prowadzić treningi z kursantkami na takie 200%. No ale jako właściciel firmy jestem i księgową, i sprzątaczką, i instruktorką, także jest tych zadań sporo. Ale dobry instruktor musi być przede wszystkim też dobrym pedagogiem. Staram się właśnie zawsze stwarzać taką bezpieczną atmosferę, żeby dziewczyny, które u nas trenują, nie bały się przed nami otworzyć, powiedzieć, że nie chcą tego zrobić, bo się boją na przykład, albo że coś im się nie podoba, bo jednak specyfika tych zajęć takich bardzo kameralnych powoduje, że my też się dosyć dobrze znamy. Więc my wiemy dużo o swoim życiu prywatnym, o swoich problemach, o swoich radościach. Czasami też u nas trenują kobiety po przejściach i przychodzą po to, żeby się poczuć bardziej kobieco, bo na przykład, nie wiem, rozstały się z kimś, przychodzą, czują się pewne siebie, zmienia się totalnie ich myślenie i życie. Jak myślę o mojej skórze, to myślę, że to jest coś, o co muszę dbać, ponieważ skóra przesuszona przede wszystkim nie ma przyczepności do drążka. Dlatego nasza skóra musi być nawilżona, ale nie może być przy tym też przetłuszczona, że musimy naprawdę o to dbać. U nas na zajęciach jest tak, że jak komuś coś wyjdzie, to wszyscy biją brawo, robią sobie zdjęcia, wstawiają filmy. To jest mega, mega społeczność, taka wyjątkowa, której wydaje mi się, że nie ma nigdzie chyba w żadnym sporcie. Ale może mi się wydawać.